Jesteśmy strukturami włóknistymi. To słowa Magdaleny Abakanowicz z 1978 roku. Nić skrywała dla Abakanowicz tajemnice wszechświata. I być może dzięki tej fascynacji powstały formy nazwane od nazwiska artystki Abakanami. Abakanowicz w latach 60. miała ogromną potrzebę tworzenia rzeźby monumentalnej. Mieszkając w Kawalerce, zdawała sobie sprawę, że aby potrzebę tę zrealizować, rzeźby te muszą być miękkie, tak by dawały się zwinąć, schować pod łóżkiem czy na strychu u sąsiadów. I tak powstały pierwsze majestatyczne, ogromne abakany, tkane ze starych nici i lin, zbieranych nad Wisłą w Polsce. W odróżnieniu od innych twórców swego czasu, pierwsze prace artystka wykonywała sama, tkając bezpośrednio na krośnie, mówiąc, że to tworzywo ją prowadzi. W ten sposób uwolniła tkaninę, która w tamtych czasach uznawana była za dziedzinę sztuk użytkowych, czyniąc z niej pełnoprawną dziedzinę sztuki. Abakanowicz nie lubiła wypowiadać się na temat swoich prac. Twierdziła, iż każdy powinien odczuwać je indywidualnie.